Marta Kuligowska miała poważny wypadek. Czeka ją rehabilitacja. Zamierzam stanąć na nogach. Marta Kuligowska zaniepokoiła swoich obserwatorów na Instagramie zdjęciem rentgenowskim. Okazuje się, że dziennikarka doznała poważnej kontuzji podczas wyjazdu na narty. Czeka ją długa rehabilitacja. Marta Kuligowska podczas tegorocznych ferii zimowych wybrała się z rodziną we włoskie Dolomity. Niestety, wyjazd okazał się dla niej pechowy. Dziennikarka miała wypadek i teraz czeka ją długa rehabilitacja. Szczegółami podzieliła się na Instagramie. Marta Kuligowska doznała kontuzji na stoku. Nie piszcie, że przez sport do kalectwa. Marta Kuligowska udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie rentgenowskie. W lewym biodrze prezenterki TVN24 widać dwie spore śruby. Pamiątka z ferii i kontuzja drugiego dnia zjazdów. Nie piszcie, że przez sport do kalectwa. Nie wiem, czy stanę na nartach, nie wykluczam, ale na nogach, obu, zamierzam. Na razie muszę na jednej, ale łatwo się nie poddam. Trzymajcie kciuki za rehabilitację. Zaczynam od poniedziałku. Zdrowia wszystkim, napisała Marta Kuligowska na Instagramie. Pod postem dziennikarki jej znajomi i fani zamieścili mnóstwo słów wsparcia. Kropka. Jesteś fajterką. Nie wątpię, że staniesz na nogi i zjedziesz z niejednej góry. Zdrowiej kochana. Zdrowia życzę pani redaktor i szybkiego powrotu do normalności. O kurczę, kość biodrowa, wytrwałości pani Marto. To tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem Marty Kuligowskiej na Instagramie. Nieco otuchy postanowiła dodać dziennikarce także Izabela Kuna. Aktorka pokusiła się o dość zabawny komentarz. Ja ci zrobię taką rehabilitację, że będą o nas pisać na pasku w TVN24, napisała. Marcie Kuligowskiej życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i pełni formy.